Przy jedwabnym sznurze dwoje drzewa stanęło. Dwoje drzewa stanęło. Jedno jaworowe, drugie kalinowe.
My dziękujemy, to było rewelacyjne. To od Państwa teraz zależy, czy w Ofici Nowej będą wiedzieli inni. Nie jest łatwo się przebić. Jak widać, także po liczbie nas dzisiaj na sali, muzyka zdecydowanie gorsza, często święci triumfy, a to jest po prostu rewelacyjne. Także szeptamy, marketing też ma znaczenie. Powiedzcie wszystkim swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, że Wiklinowa jest warta ich czasu i ich uwagi. Czy za 200 lat będziemy mieli rok Wiklinowej? Może przesadzam troszeczkę, ale niewykluczone, są świetni. Życzymy im powodzenia, a my widzimy się być może z częścią z Państwa we wtorek, 4 czerwca o 12:00, debata filozoficzna w pasażu profesora Leszka Kołakowskiego w amfiteatrze i wręczenie nagród w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Filozoficznej oraz w Resursie Obywatelskiej o godzinie 18:00, także 4 czerwca, spotkanie z profesorem Andrzejem Lederem. To na koniec 11. Festiwalu Filozofii Okna imienia profesora Leszka Kołakowskiego. Dziękuję Państwu, dziękuję Wiklinowej. Jakub Witek do Państwa, jak zwykle, dobrej nocy, do zobaczenia.